trzy, cztery. Jaki stąd? Ej, stary, co się dzieje? Dobra. Moi drodzy, już 19 sierpnia wylatuję do Niemiec, do Kolonii, na Gamescom, największe europejskie targi gier i sprzętu dla graczy. Lecę tam, aby nagrać vloga, nie tylko z mojej pierwszej podróży samolotem, ale przede wszystkim, aby pokazać wam najciekawsze, najnowsze gry, jak i również sprzęty dla graczy, jak na przykład HP Omen X2S, niesamowita bestia, gamingowy laptop. Jeżeli chcecie więcej, obserwujcie mojego Instagrama i Facebooka, bądźcie na bieżąco. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, jestem z BertBert. Dzień dobry. I dzisiaj, moi drodzy, testujemy Gauntleta, czyli te nowe autko. Ale klasika. Jedno z nowych autek. Czekajcie, gdzie to było teraz, San Andreas Super Autos, dokładnie 615 tysięcy. Takie nowe to nie powiedziałbym. No nie, dobra. Bravado Gauntlet Classic, 615 tysięcy. Proszę bardzo. Także idziemy, stuningujemy, gdzie się zrobimy takiego Need for Speeda, ale trochę nietypowego znowu, bo zarówno ja, jak i BertBert będziemy mieli te same auto, czyli właśnie te nowe. Ale wy zobaczycie, który z nas stuninguje te auto lepiej. Zdecydujecie w komentarzach. Oraz sprawdzimy. Jaka jest różnica między standardowym autem a niestandardowym, w sensie czyli ulepszonym pod kątem osiągów też. Dokładnie, czyli moi drodzy, ogólnie dzisiaj ja nie tuninguję auta pod kątem osiągów, BertBert stuninguje pod kątem osiągów i zobaczymy, które auto będzie szybsze, lepsze. Zobaczymy, znaczy wiadomo, że od BertBerta będzie szybsze, lepsze, ale zobaczymy, czy jaka będzie różnica. Właśnie. Różnice są bardzo ważne, bo to może się okazać, że jednak to będzie taka mała i... Może być tak, że faktycznie auta, że nie wiem, na tuning tego auta pod kątem właśnie osiągów BertBert wydaniem kilkaset tysięcy, a się okaże, że różnica jest tak mała, że po prostu się nie opłacało tego kupować. Już panie Pawle zajechał z Santos Custom? Właśnie dojeżdżam, także będziecie mogli to ocenić, moi drodzy, w komentarzach, ale najpierw ja dojadę do LS Customs. Zobaczymy, co to za tuning, jakie tam są możliwości i czy uda mi się zrobić lepsze auto, ładniejsze auto od BertBerta. To się zaraz okaże. Znając życie, pewnie już ktoś pisze w komentarzu, kto ma lepsze auto. No pewnie tak. Tak, oczywiście, już piszą niektórzy. Tak, że Paweł albo BertBert lepsze auto ma. Już panie Paweł zajechać, bo nie chcę, by było tak, że ja wyjadę, a w momencie ty podjedziesz. Nie, spokojnie. Bo ja pojechałem do tego drugiego, tego dalej, wiesz, żeby nie widzieć się. I mogę wyjeżdżać. Możesz wyjeżdżać, idź sobie na lotnisko, spokojnie. Ja się biorę za tuning w takim razie. Właśnie zaczynamy tuning nasz cudowny, tego cudownego, pięknego auta. Pancerz, tego nie robię. Hamulce, tego nie robię, 35 tysięcy. Zderzaki, proszę bardzo. Nie mogę powiedzieć, jakie wybrałem, bo BertBert tam też jakiś wybrał. Zastanawiam się, który będzie ładniejszy. To jest chyba ten, Dodge Ranger, nie? Chyba tak. Tylko to jakaś starsza wersja. Nie wiem, czy nie lata 80. Ja wezmę to. Staram się nie brać wszystkiego, co najdroższe, bo może być tak, że BertBert wzięł wszystko, co najdroższe i że tak powiem, niekoniecznie... Właśnie, to może... Nie wiem, ja tak zmiksuję trochę, wiesz, tak wymiksuję trochę to. A ja mam pomysł, żeby... panie Pawle, fajny. No, jaki? Ty tam modyfikuj, a ja przygotuję jeszcze normalnego Gauntleta, bo może się okazać, że później przetestujemy tego kontra tego, no, tego teoretycznie nowego, nowszą wersję. No dobra, dobra. Może tam, być. Panie Pawle, modyfikuj, a ja spróbuję skołować tego drugiego, tego co był już w grze od początku. Okej, okay, dobra, spoko. Teraz pytanie, gdzie on jest? Ja tylko próbuję znaleźć tylko jeszcze... silnika nie robię. Wydech. Mam gauntlet. Dziwne. Nie wiem, gdzie on był. Ten jest spoko. Co to ma być? Ale dobra. Dziwne wydechy są tutaj w tym aucie. O, jest bravado gauntlet. Wezmę ten. Ten mi się podoba. Przednie błotniki. Jakieś. No dobra. Grille. Ciekawe, który grill BertBert wybrał. I czy wybrał ładniejszy? Ja robię co to robisz? Bardzo z... Powiem tyle, że ja to auto robię takie neutralne. Aha. To nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Dobra. Czekaj, to muszę zrobić tak, żeby to fajnie wyszło. Nie wiem, takie coś za dużo. No nie, no bez jej takie coś. To jest ohydne. Kto to wymyślił? No to już w ogóle, nie? To już... To powinno być za darmo w ogóle.
Za to jeszcze, powinienem jeszcze mi dopłacić za takie coś, że tak zepsuli auto. Panie Pawle, Rockstar Games. No, oni czasem tak porobią po prostu takie dziwne akcje. No niektóre dodatki do tych aut powinny w ogóle nie istnieć według mnie. No. Tak, dokładnie. Dobra, biorę to. Światełka tutaj, zobaczymy, tak, co to ale, jest. Ale kurde, już tyle czasu są te, no, hangary na lotnisku, a oni dalej nie naprawili tego, że jak ktoś go posiada, to otwierają przed nim normalnie szlabam, no. No właśnie, powinien to zrobić w końcu. Gdyby niszczysz auto zawsze, jakby, jak podjeżdżasz pod no dokładnie, łobuzy. Świnki. Ci, ten gantlet to jakoś zabójczych prędkości to nie... No. Dobra, czekaj, to wezmę to. Tu jeszcze jakieś błotniki są. Dobra, zobaczmy. A, dobra, to mi się podoba. Zobaczmy sobie, czekaj, może coś z takich kolorów, takich innych. Fajne. Coś takiego. O. Wyglądu fajne autko, takie klasyczne, fajne. Mówisz? No. Dobra. Twoje zamówienie, gauntlet, został właśnie... zniszczony. To właśnie dostarczony. Ale zaraz, dobra, gauntlet to nie jest przypadkiem rękawica? Nie wiem. Poczekaj, bo szukam właśnie jakichś kolorów, którym tak, że tak powiem, powiedzą: wow, Paweł, ale to fajnie zrobiłeś, nie? Ale nie, nie wiem, czy to poczekaj, to wezmę chyba... też ten kolor. Okej. To jest rękawica. Rękawica to jest? No ładnie. Nie, bo czekaj, mi się kojarzy Gauntlet z tym, z Infinity Gauntlet, nie? Z rękawicą Thanosa. Co za gościu, normalnie, to no, wszystko z Thanosem kojarzy. Gościu, Thanos to jest... The Mad Titan, gościu. Co to było? Czekaj, tu jakieś dziwne tuningi są. A, to są te szybki takie, jakieś też tam widzę. Totalnie, ej... dziwne to jest, totalnie to jest dziwne. Co tam dziwne, gościu? To jest dziwne w ogóle. To już w ogóle mega dziwne. O, dobra. Chyba nie zrobię coś... Paweł. Nie wiem, czy to coś pomaga w sumie. Ale to jest brzydkie. O rany. Brzydkie. Totalnie to jest brzydkie. No po prostu ja nie wiem, po co ja to, za co ja mam to płacić w ogóle. Takie pytanie. I tutaj nie chodzi o to, byś odpowiedział, że tak już kończę, tylko... czy zbliżam się do końca? Ile ci jeszcze... może co, czekaj, zaraz zobaczę. Nie, to zostaw. Ja już powoli będę kończył, myślę. Dobra, ja tak czuję, że będę kończył. A jeszcze to jest. Dobra. Dobra, zapłacę. Nie wiem, to jakaś taśma klejąca. Dobra. Normalnie co? Taśmy klejące. Się już rozpada, panie Paweł. No taśmy klejące, stary, dali po prostu i te. No to już w ogóle jest przesada. No to kto to widział? Kto takie coś normalnie, ja nie wiem. Co za łobuzy z nich, no. By ci Rockstar Games to są specyficzni ludzie. No bardzo specyficzni, naprawdę bardzo. Dobra, biorę to tak. Zawieszenia nie zmieniam. Skrzyni biegów nie zmieniam. Turbo nie daje i koła. Ja muszę zrobić taki samochód, wiecie, totalnie zwykły. Bo Berber będzie robił te auto takie stunikowane, będziemy porównywać po prostu różnicę. Jaka będzie różnica po prostu między tymi samochodami. Powiem ci szczerze, że naprawdę te auto nie wygląda jakoś specyficznie tak super wypasione. No bo to jest klasyk, gościu. No i co z tego, ale czasem klasyki po prostu, wiesz, są takie, że po prostu miażdżą totalnie. Miażdżą i niszczą. Zależy co. Jaja. To jaja. Miażdżą i niszczą. Jajo. Dobra, poczekaj. Jajo. Koła. Czekaj, to nie. Projekty. To jeszcze zdążę chyba, dobra. Nie śpiesz się, to się Paweł, przyda. Spokojnie. Skończyłem, time, tak. Skończyłem w sumie. Wyjeżdżam, okej. Okay. Serio? Akurat w tym momencie skończyłeś? Tak, skończyłem. No nie, powiem ci szczerze, no nie jestem jakoś specjalnie zadowolony z tego auta. Powinno wyglądać lepiej. Moim zdaniem. Dobra. Jadę w takim razie na lotnisko. Tam się spotkamy razem z Bertem, sprawdzimy, które auto jest faktycznie szybsze. A właściwie o ile jest szybszy stunigowany samochód w stosunku nie do niestunigowanego, bez tuningu.
No i oczywiście najważniejsza rzecz, zdecydujecie wy, czy warto tuningować te auto pod kątem osiągów. Powiem ci, Paweł, oraz... zrobimy trochę w innej kolejności, ale to spokojnie. Jedź na lotnisko. Spokojnie. Dobra. Oraz najważniejsze, powiecie, które auto jest ładniejsze. Moja wersja czy Bertberta? Chociaż powiem ci szczerze, na sam starcie już to auto mi się nie podoba do końca. Ale nic lepszego z tego nie mogę zrobić, że nie tak powiem. Nie twoje klimaty mówisz. Nie moje klimaty, no. Nie do końca moje klimaty, jeśli chodzi o to auto. Ale nawet jedzie szybko, muszę ci powiedzieć. Nawet trochę się rozpędza. Zmiana wydechu robi swoje. To ty kota zmieniłeś? Jak kota? Nie, wydech. Ale mówię, to tylko to zmieniłeś? Nie, no stary, zmieniłem więcej rzeczy. Co ty myślisz, że co? To nie, no ale zrobimy jeszcze konkurs driftów, bo tutaj teoretycznie tymi muscle carami można by driftować. No, zobaczymy. Muscle cary akurat do driftowania to są. Są w miarę spoko, nie? Są w miarę to spoko. Fest. Dobra, już jestem na lotnisku, Bertbert. Ja już prawie. Dobra, dojeżdżasz, mówisz? Mhm. Okej, okay, weź mi otwórz tą bramę. Dzięki, że nie otwarłeś. Dobra, światła tutaj tak zostawiliśmy, jak są, bo to jest klasyk. Okej, okay. Ciekawe jestem, co z tego wyjdzie. Sprawdzę, jak to w ogóle. Jak to drifty bierze. No tak. Wychodzi z tych driftów dość szybko. Aż tak? No, dość szybko wychodzi z driftów, trzeba przyznać. Wiesz, to jest. Nie ma rewelki. Znaczy, on jest zaliczany chyba dalej do muscle, a nie do sportowych klasyków, nie? Chyba do tak. Czego on jest zaliczany. I muszę ci powiedzieć, że nawet nie staje tak za dobrze, więc zobaczymy, czy po tuningu, właśnie jeżeli chodzi o turbo i tak dalej, czy faktycznie to auto stanie na tych dwóch kołach mocniej i lepiej, czy też na nie. Na pewno. Na pewno, nie? To najpierw, jak mówię, zrobimy trochę w innej kolejności to. Tak? To ten standardowy gauntlet? Aha. Tylko masz... najpierw jego, tylko go wezmę na prawie. Tylko, że on będzie standardowy też bez żadnego tuningu. Dobrze, tak? Idealnie, więc zaraz sprawdzimy standardowy gauntlet kontra... standardowy, nie, klasyczny. Gant. Standardowy, klasyczny kontra niestandardowy, klasyczny. Standardowy też klasyczny, ale nieważne. Za dużo. Dobra, ty już dojeżdżasz? Tak, już dojeżdżam. Ja tam jadę na powitanie w takim sensie. Naprawię go jeszcze. Nie, dobra, zostaw, że nie naprawię. Jedź tu do mnie, szybko. Już jadę, już. Szybko, Bert. Musimy sprawdzić, ja teraz właśnie jeszcze konkurs driftu sobie już ogarniam. Dobra, już jadę. Ale naprawdę to się nie driftuje za bardzo. Myślę, ja tam się nie driftuje. No stary, naprawdę, to auto wychodzi z poślizgu w miarę szybko. Za szybko to auto wychodzi z poślizgu, może miałby mniej więcej mocy, może być lepsze. To też przetestujemy. Też przetestujemy, czy lepsze będzie do driftu właśnie samochód, który będzie bardziej stuningowany faktycznie. Teoretycznie powinno dać radę, nie? No oby, okay. Oby. Dobra, już jestem na tej pętli tu. No już widzę, dobra, a ty z drugiej strony będziesz wjeżdżał, dobra, spoko, już tam jadę. Już tam jadę do ciebie. No, nie, nie wiem, napiszcie co myślicie o tym nowym aucie, czy faktycznie warto je kupować. O, cholipka. Bo ten wygląd tutaj to nie ma... Gdzie ty? A, tu jesteś. O, dobra, masz standardowego. Okej, okay, możemy teraz porównać standardowy z niestandardowym, znaczy inaczej, stary z nowym. Weź tu pod... no, aha, dobra, bo ja już myślałem, że jedziemy na ten. Ty, bo pójdzie normalnie. Tego standardowego pokaż, to jest standardowy, ten podstawowy. Okay. Który był wcześniej. To jest ten nowy. Trochę porozbijany. Ten nowy jest stary właściwie, nie? Nowy jest stary, a stary jest nowy. Dokładnie. No nie? Dobra. To jedźmy. Grzejemy. Zaraz sprawdzimy, które auto ma lepsze przyspieszenie faktycznie. Myślę, że ten starszy model, który był wcześniej w GTA, będzie mocniejszy. No teoretycznie, bo jest nowszy. Jest nowszy, nie? Jest nowszy, nie? To już zaraz... nigdy nic nie wiadomo, bo może właśnie. Sobie lepiej stanie. Dobra. Okej, okay, to puszczasz flarę? Okej, okay, dobra. Ja. Ładnie. Dobra. Ja się tu ustawię. Flala. Ze spacji oczywiście. Tak lud? Okej. Okay. Na razie nie oceniajcie wyglądu, bo Bert wziął jeszcze tego starego gauntleta. Gdzie to spadnie? Tutaj leci, uwaga. Okej. Okay. Jestem zaskoczony. Klasyk na razie miał lepszy start. Ale prędkość maksymalna... No albo właściwie nowy. Zmiana biegu, właściwie to widzę ewidentnie, jednak ten starszy jest lepszy. Znaczy starszy. Ten starszy, który był wcześniej w GTA.
Ale powiem ci, jakiejś bardzo potężnej przewagi to nie ma. Między nimi. No nie, 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 absolutnie, absolutnie. Dobra, spróbujmy bez spacji jeszcze sprawdźmy te auta. Które auto jest szybsze bez spacji? Które lepiej pociśnie? Gauntlet. Dobra. Rękawica. Bravado, rękawica, dobra, dawaj. No. No, ewidentnie jednak ten starszy model jest nowszy i lepszy, patrz. Starszy model jest nowszy i lepszy. Znaczy, przepraszam, ten model nowszy, który był wcześniej w GTA, jest lepszy. No w sumie spodziewałem się tego. No tak. Dobra, Bebre, to wymień na ten nowy. Na tą nową wersję, zobaczymy. Ja cię podwiozę. Na tą nową, starą wersję, tak? Na nowszą, tak, starszą wersję, bo tak, dokładnie. Wybijmy sobie okno. Klimatyzacja padła, to musiałem wybić, wiesz. Taka taki sytuacja. Po prostu z niego. No, dobra, okej, to teraz zobaczymy, który... czy ta tuningowana twoja wersja w pełni jest lepsza? A przede wszystkim, o ile jest lepsza? Mechaniker. Dobra, no zobacz, jak gdzie jest. Nie ma. Jestem za daleko od drogi dojazdowej, no kurde, on pijany. No zdarza się, Bert. Jesteś bardzo daleko. Po prostu tak daleko, że... No nie. Garaż. No. Garaż w penthouse. I co tam robi Roosevelt Valor? Co? Auta mi się poprzestawiały. Dobra, co ty gadasz? Ważne. Dobra, no, spokojnie. Nie pamiętam, bym w garażu w penthouse miał tego... Roosevelta? O Jezu, jak mi to auto daleko wwieźli. Weź mnie tam, podwieź. Dobra, wsiadaj. Prosto, prosto, prosto. Tutaj widzę. Jedziemy od tej drugiej bramy, jakby co. No, patrzcie. Drugi... Berber zrobił to w wersji takiej pomarańczowej. Z takim pasem po boku. Ale czekaj, maskę zrobisz tak samo jak ja, patrz. Przednia maska tak. Jest ta sama. No bo te właśnie koła te mają. Czy koła są te same? Poczekaj. Tylko ja mam czarne. Ale poczekaj, daj mi. Tu jest słabe światło, pojedźmy tam. Ja mi się wydaje, że to naprawdę masz chyba prawie to samo auto. Tylko teraz tak, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o z tyłu, spoiler, nie daj spoilera, ja dam spoiler. Nie, ja mam spoiler. A masz taki mniejszy, taki... masz mniejszy, dobra. No ja, ja po bokach dam te błotniki z tyłu i ten, także taki rybie ten mam, skrzelę jakby. Jeszcze. No mój to bardziej klasyczny jest. Tak, widać. Bardziej taki klasyk faktycznie jest. A rury wydechowe jakie dałeś? Chodź, zobaczmy, porównajmy, że widzowie napisali właśnie w komentarzach, które auto jest fajniejsze, ładniejsze. Takie większe trochę. Dobra, to teraz możemy porównać, bo się robi dzień. Dobra, czekaj, stanę gdzieś tutaj po boku. Czekaj, przestań kręcić tymi kołami. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy różnicę. Nie, mamy trochę inne felgi, mamy trochę inne. Tak, są inne felgi. Także widzowie, moi drodzy, piszcie w komentarzach, który auto jest według was ładniejszy, który lepiej stunigowany pod kątem wyglądu. Berta czy moje? Dokładnie. Widzę, Paweł dał, mamy inne tyły, w ogóle inne tyły mamy. Tak? Czekaj. Widzisz? Faktycznie, ty masz takie inne rury wydechowe jeszcze, ja tam takie... Takie kwadratowe. Inne, kwadratowe takie, no. Dobra, dawaj, dobra, jedziemy. It's time. Teraz pora sprawdzić. Także wy napiszcie w komentarzach, które auto jest ładniejsze, według was. Ze spacji. Tak, sprawdzimy teraz, czy moje auto niestuningowane pod kątem osiągów jest... O ile jest gorsze? Kurde. Co jest? O chłopie! Co to było? Dobra, czy warto tuningować auto pod kątem osiągów? Napiszcie w komentarzach. Koniecznie, napiszcie w komentarzach, czy warto, bo coś... Ja widziałem, słuchaj, to było dziwne po prostu, to było mega dziwne. Ale to musiał być jakiś błąd gry, czekaj, weźmy jeszcze raz to sprawdźmy, bo to niemożliwe, żeby coś takiego się stało. No stary, wystrzeliłeś jak z rakiety po prostu w pewnym momencie. To się zauważyłem. Ja myślałem, że jak mi stanie, to właśnie będę trochę wolniejszy miał od ciebie, no. No. Dobra, weźmy jeszcze raz. Jeszcze raz ze spacji startuję, moi drodzy, bo coś było nie tak jest chyba. Albo to auto ma jakieś błędy chyba. No nie? Ale mi obrysowało cały tyłek. I nagle turbo, nie? Pa, wziu! Poszedł.
Jakim dobra, cudem? Czy się opłaca? Opłaca się chyba. Tak, pod kątem osiągów się opłaci scenikować te auto, jak najbardziej. Ale już chyba bez spacji ale, nie będę takim... Ale o co chodzi w ogóle, nie? Jakim cudem? Zamieńmy się, ja muszę to zobaczyć, słuchaj, to, jak to, ten, co, o co chodzi w ogóle z tym przyspieszeniem? Ale coś czuję, że bez tej spacji to już takim kozakiem nie będę, ale to też może... Dobra, na razie bez spacji jedziemy, spróbujmy. Okej, to jeszcze bez spacji. A później zamienimy się, słuchaj, ten. Ja sobie zobaczę, jak to startuje w ogóle ze spacją. O co chodzi w ogóle? Okej, okay. Co to było? To było mega dziwne, nie? Okej, leci. Dobra. Na razie równo, okej. Okay. Dostałeś rakietę nagle. Ale nie aż taką jak wcześniej, nie? O nie. Co? O nie, Bert! Wyrzuciło Berta z gry! Najgorzej! Po raz kolejny. No nie, poczekaj, może twoje auto przynajmniej zostanie. Chociaż będzie zablokowane. No właśnie. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę w takim razie. Dobra, moi drodzy, Bert wrócił! Paweł, zobacz, wróciłem! W końcu! Co się stało, Bert? Nie zapłaciłeś za internet. Dobra, poczekaj, zobaczę sobie, jak to auto startuje właśnie. Zobaczymy, pokażę widzom, jak... O co chodzi z tym startem? Także ja tu wystartuję twoim autem ze spacji. Zobaczymy. Ale twoje auto nie... Mi nie... No, ale nie aż tak. Dobra, czekaj, bo u mnie to inaczej wystartowało. Poczekaj, jeszcze raz. Muszę zawrócić, bo coś za krótko mi stanęło. Cały czas ten. Nie, no jak? O, teraz tak, no. Ej, bez jaj, nie? Totalnie. Co to się odwala? Poczekaj, jadę w drugą stronę. Zawracam, Bert. Uwaga, ostrożnie. Będę stawał ze spacji. Uwaga, pyk! Ale złoto, nie, co tu się dzieje w ogóle? Nie, mega. Warto stunigować wyżej. Chodź, sprawdzimy teraz może, jak te auta właściwie driftują. Ja już sprawdzałem tamte auto i pokazywam. Poczekaj, zobaczę. Chodź, pojadę twoim na razie, jakbyś mógł pożyczyć jeszcze na chwilę. To ja pokażę, jak czy to ja wygląda. Wyraziłem taką zgodę? Czy to jest lepsze? Tu jest trochę wody, więc trochę łatwiej. No jest trochę lepiej, wydaje mi się, po tym tuningu tego ty auta. Gadasz, Paweł, że on łatwo ten... Nie no, powiem ci szczerze... Nie łatwiej tak? się drogi przecież. No co ty? Normalnie da się driftować nim. Mówisz? Znaczy może nie tak jak moim, który ma trochę więcej mocy, ale no... No. Ale da się normalnie driftować. Dobra, to zamianka. Oj, sorry. Zabiłeś mnie, stary. Nie zauważyłem pana. Panie, reanimacja. Ci zaraz reanimację dam, gościu. Weź mi tu, proszę. O nie, dobra, podbiegnę sobie już chyba. Co za normalnie typo. Dobry, podwieź pana. Poproszę. Pan Koteł właśnie wyszedł na czworaka. Co nie miało sensu, było wszystko pięknie, ładnie. Dobra, ciśniemy. Pięknie, zobaczmy teraz te driftiory tutaj. Ogólnie wyścigu przez miasto, moi drodzy, nie robimy tym razem, bo to nie ma sensu, jeżeli auto jest niestunigowane moje. To wiemy, że Barbara i tak wygra. Ale sprawdzamy. Zawsze jest szansa, że mógłbym się o coś rozwalić w ostatniej chwili. No tak, tak, oczywiście, wiadomo. Czekaj, tu rozpędzimy trochę tą brykę. No, ale lepiej stunigować, naprawdę, lepiej stunigować to auto. Lepiej wtedy wyjdzie. Bo gdzieś tam na główny pas lotniska. Mam na ciebie niespodziankę. Gdzieś tam sobie powoli. Gdzie? No, tym głównym pasem jedź w jedną, w drugą stronę, wiesz? Mam na ciebie niespodziankę, Bert. Taką bardzo miłą. Jaką niespodziankę? Co ty tam wziąłeś? Spodoba ci się. Lubisz takie niespodzianki. Co? No? Lubię niespodzianki, czy to jest złote auto? Tak, to będzie złote auto, Bert. Złote auto. To Bert ma na drodze. Złote auto. To jest. Złote auto. Uciekłem tym sposobem. No nie. Ale te przyspieszenie tego auta jest po prostu niesamowite, nie? On po prostu w jednej chwili po prostu mi uciekł. Paweł, stój w miejscu. Dobra, co? Czemu? A czemu mam stać w jednym miejscu? O nie!
Coś ci nie wyszło. Ty, no co jest? Ej, stary, nie podbija cię. Proszę mi tutaj ten. Co to było? Ej, czekaj. Jeszcze raz, mówię. Trzy, cztery. Czekaj. No, trzy, cztery. Jaki stąd? Ej, stary, co się dzieje? Dobra, to jest super auto, dobra. Trzy, cztery. Ej, wymyśliliśmy właśnie nową zabawę. Nowe stunty wyrąbaliśmy, no. Okej. Trzy, cztery. Bolało? Berber, jest na zmiana. Zobacz. Dobra, sobie. Dobra, spoko, dobra. Spoko, już, czekaj, idę. Nie doszedłem. Aha, dobra, przepraszam, myślałem, że już siedzisz. Bo myślałem, wiesz, że już siedzisz. Ale to nie ty miałeś. No poczekaj, to ciężko, nie? To ciężkie jest. Strasznie ciężkie, nie? Poczekaj. Trzy, cztery. Dobra, nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło. Trzy, cztery. I co jest? No, Berber. Musisz wcześniej, jak mówię ry, to od razu, zanim mi stanie, wiesz? Za gruby jesteś. Trzy, cztery. Prawie oberwał. No, przewróciłeś mi autko! Berber, ty świnko! Poczekaj, jeszcze, spróbuję jeszcze ostatni raz. To jest taka fajna zabawa. No, bardzo fajna. Trzy, cztery. Stary, ile piruetów, nie? A jakby zrobić... Ej, spróbujmy jeszcze tak zrobić na dwa razy. Jak załadujesz, to drugi raz mnie strzelisz w locie. Zobaczmy, czy się tak szybko załaduje. No właśnie, też nie wiem. Dobra, trzy, cztery. Nie, nie załaduje się. Musiałaby być, ale jak byłyby dwie osoby, które by strzelały atomizerkiem, to byłoby spoko, nie? No, i to jak? No. Także tym słyszymy, że kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Co za łeb?